Elowina, witam was w grze, w której nie byłem dawno, czyli w Spider-Manie. No i dziś bez kamerki już, bo nie mam siły. Więc dlatego tak, no, bez kamerki. Sorki. Właśnie. Ja nigdzie nie mogłem znaleźć tych DLC. To mi nie może dać spokój. Mogę wciąż ignorować Martina Lee. Muszę zacząć śledztwo. Dobra, dziś tym sobie pogramy, czyli Spider-Punkiem. Spider-Punkiem, dobra. Właśnie. Pomocy! Wrócić do swojego, ale to jest aktywne. No i dupa, zepsułem. Hej, Pete, pracuję nad sprawą, która może cię zainteresować. Matką Oskorpu? To coś nowego. Chodzi o gang i magii. O mafię? Myślałem, że wymarli razem ze Swingiem. Dwa razy. Byli w odwrocie, ale pod nieobecność Fiska i demonów Cosa Nostra wraca do gry. Uwielbiam, jak jesteś niegrzeczna. Spokojnie, Tygrysie. Wiesz, że federalni zrobili ostatnio nalot na magię. Jasne. Jeden z dos. Ja czegbym wyszedł, bo nie chcę. Najpierw ukończyć sobie swoją główną, swój główny świat. Potem dopiero to. Dokładnie. Ignorować Martina Lee. Muszę zacząć śledztwo. Ej, nie zmienił mi stroju. Bo w tym uniwersum go jeszcze nie kupiłem. Faktycznie działa? Wow, jak ja to zrobiłem? Czekajcie, ja się muszę to nauczyć. Dobra, super, zajebiście. Dobra, robimy to od Harego. Polaris. O, okej. Fajne to będzie, przyjemne. Bardzo zależało na ocaleniu dzieciństwa jego mamy. Trudno mu się dziwić. W pobliskich budynkach nastąpił nagły wzrost ciśnienia. Wygląda na to, że przyczyną są wadliwe regulatory. Muszę je zepsuć, zanim ciśnienie przekroczy limit i budynek wybuchnie. Dokładnie tak. A wam muszę to podgłosić. I regulatory, które zepsuję. Okej. Czasu się z nimi cackać.
Tak, to naprawdę ja. Naprawdę to sa... Na szczęście regulatory znajdują się na zewnątrz. Powinien wystarczyć celny strzał siecią. Założę się, że Jameson zacznie swój najbliższy program od historii o Spider-Manie dewastującym budynek. Warto by było, ja bym się przejął. Kiedy spróbujemy. Nie mogę żadnego pominąć. Wystarczy jeden, żeby wszystko wybuchło. W tych budynkach jest sporo ludzi. Nie ma czasu na ewakuację. Wszystko w moich rękach. Nic strasznego się nie stanie, jeśli je zniszczę. Miasto szybko je wymieni. Ej, przytrafiłem. Tam jesteś. Na dach i upewnię się, że ciśnienie spadło. Mój pajęczy zmysł siedzi cicho. Wszyscy są cicho. Zanim ktoś wystawił rachunek za zniszczenia. Ładnie. Ładnie, za pierwszym razem, no. A, boż. Tak, żetony baz aż 3, o tak. Tylko chciałem topie podhaczyć tu wszystko. A boż. A, to jest to wszy... Dobra, tak będę leciał. Co ja bo łapię głębię? Przestać o tym myśleć. Powinien mieć jakieś zajęcie po szkole.
Może dorywcza praca? To nie jest zły pomysł, ale to musi być odpowiednia praca, żeby czuł się przydatny, wiedział, że robi coś ważnego. Chyba właśnie opisałeś list. Wiem, że to jest to. Pogadam o tym z May. Od tego jestem. Zmienia mi kurs zupełnie ten ptak. Sandra się cieszy, że wróciły? Cóż... Co to jest? Nie ma jej już z nami. Howard, tak mi przykro. W porządku. Zaraz. Kiedy usłyszała diagnozę, powiedziała, nie marnujmy życia na lamentowanie. Co jakiś czas o tym zapominam. Nie przestawaj szukać, dobra? Znalezienie reszty jest dla mnie bardzo ważne. Dzięki, Spider-Manie. Już nie mogę, dobra, biorę się za to. Coś się stało? Ależ nie, chciałem ci tylko podziękować za uratowanie mojej córki przed tymi zbirami. Aha. A kiedy to było? Dopiero co. Ktoś tak zajęty jak ty traci rachubę, co? Na rogu 126 i Powell właśnie dzwoniła mi powiedzieć. Tak, przepraszam. Cieszę się, że mogłem pomóc, a pańska córka jest cała. Okej, przecież mnie tam w ogóle nie było. Lepiej tam zajrzeć, sprawdzę, co jest dalej. Blisko jest. Tu chwila. Piew. Wezmę plecak. A jeszcze piew. Polecam budowę. A teraz nie mogę. Super. To sobie skoczę po plecak. Dawno psaków nie brałem. No i też wczoraj nie grałem w Spider-Man. Kurde. O Boże. No. Spidey Squad. Mój wspaniały fanklub. Dzięki nim ładnie. Blisko kusi, ale nie w kampanii. Akrobatyka. Jeszcze plecak wezmę. To tu. Widzę miejsce zbrodni. Muszę się dowiedzieć, co się stało. Ten fragment Hemu Mysterio poddał mi pomysł na ulepszenie soczewek. Możesz mnie pozwać, panie akwarium. Panek. To już wiem, skąd oni to mają. Ale serio, Mysterio?
Myślałam, że leciałeś do tamtego pożaru. Tak, właśnie lecę. W którą to stronę było? Ostatnio ruszyłeś tam, na południe. Dzięki, trochę się pogubiłem. Ktoś się pode mnie podszywa. Znowu kameleon. Muszę go wytropić. Kameleon? Kto to jest? Nie za mnie kojarzy. Rzeczywiście czuć jakby stąd, z tamtej strony. I tak też jest. Widać szkody po pożarze, zdaje się. Ej, Spidey! Co zrobiłeś z tą gaśnicą? Gaśnicą? Wróciłeś! Nie wiem, jak ci dziękować za wyciągnięcie mojej przyjaciółki z płomieni. Myślałam, że już powiem. Nie ma za co. Chciałbym się upewnić, że wszyscy są bezpieczni. Ale ten dym trochę mnie skołował. Pamiętasz, dokąd potem poszedłem? Wybacz, pomagałam przyjaciółce. Wydaje mi się, że tam. Dzięki. Pozdrów przyjaciółkę. Kimkolwiek jest ten fałszywy Spider-Man, pomaga ludziom. Wszyscy są chyba bezpieczni. To, co robi, jest niebezpieczne. Muszę go znaleźć. Gaśnica. O, może. Posłużył się gaśnicą. Jaki to rodzaj środka gaśniczego? Popularny i łatwy do namierzenia. Ma na sobie pianę z gaśnicy. Jeśli ustawię soczewki na szukanie jej składu chemicznego, powinna mnie doprowadzić do Spidermana 2.0. Chodzi mi o to. Żadnych sieci, żadnych mocy. Więc to, co robi, jest samobójstwem. Tu siedzimy, Spiderman Kapał 2. Pierkwaczaj GU1. Aha, jestem debilem. Ten facet wygląda, jakby się z kimś bił. Może coś ma. Tylko uważaj na siebie. Obym tylko zdążył. No co, ja sobie chyba przypomnę. Zostanie ślad. Gdzie się nauczył tak walczyć? Nie ruszę się, ale oddycha. To on. To znaczy mnie. To znaczy, że dziwnie to jest. Miles? Nie ma problemu. Przepraszam, słyszę kogoś w potrzebie. Ej, ja tak nie mówię. Nikt tak nie mówi. Zostawcie go. Jasne. Za twoją głowę dostaniemy od pana Fiska niezłą premię. Ej, koledzy! Ja nie jestem Spider-Manem! Zgadza się, już nie jesteś. Pora wyrównać szanse. Zawsze wiedziałem, że to więcej niż jeden facet. Ja się tym zajmę, lecz! Tracić szansę na walkę u boku Spider-Mana? Umiesz walczyć! Mam czarny pas! Kurczę, wpisa na dojo! Chciałem się zresztą trochę wypromować, wiesz! Ale kiedy przybierasz się za mnie, bierzesz na siebie moich wrogów, a ja
po kroku. Słuchaj, masz dobre intencje, ale jak tak dalej będziesz robił, to w końcu zginiesz. Tak, teraz to rozumiesz. Spokojnie, odwieszę kostium. Koniec ze Spider-Manem. Słusznie. Poza tym nie potrzebujesz kostiumu, żeby zmieniać świat. Dobrze powiedziane. Zapamiętam to. No nieźle. Coś mi się zepsuło. Dzięki Bogu. Demony podłożyły tu ładunki wybuchowe, ale nie możemy się zbliżyć. Proszę mi pokazać gdzie. Służę pomocą. Dobra. Proszę wycofać ludzi. Dam znać, jak będzie wszystko. Szeregowo.
Fiska chce, żebym ruszył za nią w pościg, ale to pomoże mi ją odnaleźć. Jeśli wprowadzę wszystkie poprzednie lokacje do algorytmu, uda mi się zawęzić obszar, na którym się ukrywa. Miau! Nie zdążyłem jej tutaj spotkać, ale jeszcze jedna czy dwie lokacje i powinienem być w stanie znaleźć jej kryjówkę. Dobra. To by było na tyle dzisiaj, widzowie. Jeśli chcecie kolejny odcinek, to wiecie co robić. Łapki oczywiście w górę. No i co? Do zobaczenia w następnym odcinku. Dziękuję za oglądanie. To był namierzony. Wiadomo. No nie odlatuje. Choinki? Dziękuję, widzimy się w następnym odcinku. No i do zobaczenia, Rubina.